Do tej pory było tak w tych wyborach tutaj w Polsce, że chodzili do nich głównie euroentuzjaści. Ci, którzy lubią, rozumieją, chcą być w Unii Europejskiej, żeby dać taki wyraz, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to wybieramy europejskich posłów. Dzisiaj jest, kochani, odwrotnie. Dzisiaj do tych wyborów pójdą głównie ci, którzy z Unii Europejskiej chcą nas wyprowadzić. Dzisiaj do tych wyborów pójdą ci, którzy z Unii Europejskiej tchórzliwie chcą uciec. Dzisiaj mobilizują się na te wybory, nie tylko zresztą w Polsce, ci, którzy z otwartą przyłbicą, jak choćby nasza Konfederacja, mówią wprost, chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Posłuchajcie sobie ich kandydatów na europejskich posłów. Posłuchajcie kandydatek na europejskie posłanki, które mówią, że jeżeli byłoby referendum, to trzeba by było głosować przeciwko byciu Polski w Unii Europejskiej. Posłuchajcie sobie pana kandydata, zresztą jednego tutaj z posłów, którego mamy obecnie w parlamencie, który w radiu wywiadzie mówi wprost, że idą do Brukseli po to, żeby rozwalić Unię Europejską od środka. Przecież to jest sen Putina. Przecież dokładnie o to chodzi tym, którzy dzisiaj chcą zniszczyć Polskę. Podzielić nas, skłócić, poróżnić tak, żeby można było w te podziały się wciskać i rozgrywać swoją grę. Jeżeli my mamy rzeczywiście dzisiaj stawić czoło tym wyzwaniom, które dzisiaj mamy, to musimy być razem, a nie podzieleni. Bo podział jest czymś, na co grają nasi przeciwnicy. To jest aż tak proste. Dzisiaj, powtórzę raz jeszcze, do wyborów pójdą ci, którzy chcą Polski poza Unią Europejską, którzy chcą końca dopłat dla rolnictwa, którzy chcą wprowadzenia z powrotem kontroli na granicach, którzy chcą, żeby w polskich sklepach i w polskiej ochronie zdrowia sytuacja wyglądała dużo gorzej niż wygląda w tej chwili. To jest dzisiaj stawka tych wyborów. Dzisiaj tak naprawdę, a raczej 9 czerwca, mamy po raz kolejny referendum o tym, czy Polska w Unii Europejskiej ma być, czy ma nie być. O sprawy wewnętrzne pokłócimy się jeszcze 1500 razy. Dzisiaj musimy jasno powiedzieć, że chcemy dumnej, godnej, asertywnej Polski w Europie i że chcemy, żeby ta Polska tę Europę całą swoją siłą współtworzyła. Nie fochowała się, nie dąsała, nie współpracowała z agenturą Putina, która w Unii Europejskiej jest obecna, tylko umiała załatwiać ważne dla Polaków sprawy, będąc w tej fantastycznej, w tym względzie, nie idealnej, ale fantastycznej w tym względzie, że udało się zebrać tyle ludzi do współpracy, tyle krajów do współpracy w wspólnocie. To jest dzisiaj stawka tych wyborów. My 9 czerwca powtórzymy tak naprawdę referendum członkowskie, jeśli chodzi o bycie w Unii Europejskiej, ale powtórzymy też wybory z 4 czerwca 89 roku. To wtedy opowiedzieliśmy się, czy chcemy być na wschodzie, czy na zachodzie. To wtedy opowiedzieliśmy się za Polską silną, silną w sojuszach, to wtedy opowiedzieliśmy się za rozwojem, to wtedy opowiedzieliśmy się za wolnym rynkiem, za państwem społeczeństwa obywatelskiego. To są te wartości, które dzisiaj musimy jeszcze raz potwierdzić, bo przychodzi świat, przychodzi rzeczywistość i pyta nas, okej, minęło 35 lat od tych wyborów, okej, minęło 20 lat wasze w Unii Europejskiej, potwierdzacie to, czy nie potwierdzacie? Zgadzacie się z tym, czy się nie zgadzacie? No, powiedzmy sobie, że tych lat na Zachodzie było trochę więcej, 25 lat w NATO, jednak jesteśmy częścią tego, a nie tamtego świata. Moi drodzy, to naprawdę jest strasznie ważne.